Cześćka, kochani! Już nagrywam na prawdziwo? Tak. Ja się chciałam popryskać. Ładnie, pięknie. Boję się. Tylko za mocno mi dymnęło po... Cześćka, kochani! Cześć! Ten filmik nagrywamy troszeczkę później. Już nagrywamy co, 2 miesiące dobre? Tak. Więc widać, że troszeczkę luźniej nam to idzie. Dogrywamy go do naszego pierwszego filmu, bo tak naprawdę nie powiedzieliśmy tam, co my z tym kanałem będziemy robić, o co i to w ogóle chodzi. Kim my w ogóle jesteśmy? No kim jesteśmy, to trochę nas poznacie w tym Q&A, ale takie nasze motto, nasz cel to będzie duży kanał rodziny FI-ków. Czyli chcemy rozwinąć ten kanał maksymalnie niedużo jak się da, żeby nasza rodzina FI-ków była jak największa. A robimy to po to, żeby mieć fajną pamiątkę dla nas na przyszłość. Chcemy też, żeby ten kanał pomagał. Pomagał różnym osobom, pomagał przedsiębiorcom, osobom zwykłym potrzebującym. W jaki sposób będziemy to robić? Na początku zaczniemy od fajnych małych konkursów, w których będziecie mogli brać udział, wygrywać. Jesteśmy małżeństwem już 5 lat, mamy kilkumiesięczną córeczkę Leję, mamy 4 psy i po prostu stwierdziliśmy, że chcemy się z wami dzielić naszym radosnym życiem, bo jest śmiesznie, wzruszająco. Często wrzucamy jakieś urywki na Instagram i tam mi piszecie, że jesteśmy śmieszni, że nas uwielbiacie, że specjalnie wchodzicie na Instagram i specjalnie tam na nasz profil, żeby zobaczyć, czy coś wrzuciliśmy. Zrobimy to dla was i będziemy wrzucać na YouTube fajne nasze filmy pokazujące nasze życie. Chcieliście tego, więc będziecie mieli to na co dzień. I mamy nadzieję, że będziecie cieszyć się z nami, naszą codziennością i razem będziemy tworzyć tą naszą pamiątkę z życia. Na co dzień prowadzimy biuro rachunkowe. Też razem. Razem prowadzimy, no będziemy prowadzimy. No, bo my lubimy razem działać. My lubimy razem pracować. Czasami po prostu się pracujemy w osobnych pokojach, no ale pracujemy razem. Nie pracujemy w osobnych pokojach, to nie jest prawda. Ja idę do biura, ty zostajesz w domu. No ale to ze względów logistycznych, a nie atmosferycznych. Ja, atmosferycznych też. Taka burza! Nieprawda! Tak, Fiorella, to... Ale to raczej w domu. Też. Ale w takich sprawach firmowych to zawsze ludzie przyjmują zawsze takie zamówienie. No, przeważnie. Ja przeważnie! A, nawet jest wokół domu firmę! Nawet jednego przykładu w głowie nie mogę sobie przypomnieć, kiedy mieliśmy różne zdania na temat firmy. No dobra, ale teraz... Próbujemy czegoś nowego. Za późno. Chcemy rozwijać się na YouTube, mieć duży kanał, ogromny kanał, żeby tworzyć dobro. Tak. A ogólnie będzie się działo. Tak. Będzie śmiesznie, pewnie już widzieliście, że będzie śmiesznie. Będzie wzruszająco, bo jesteśmy w takim momencie swojego życia, że jest Lejcia i są Efiki, czyli nasze psy. I na co dzień po prostu mamy pełno wzruszających chwil w ciągu dnia, dlatego że na przykład wczoraj Leja pierwszy raz wyciągnęła tak rączkę i chciała nakarmić pieski. I my się tak wzruszyliśmy, że to jest takie super, że ona pierwszy raz załapała, żeby w ogóle, wiecie, że rączką, żeby podać im jedzenie. I tak do każdego po kolei z rączką i każdy sobie z jej rączki zjadał kolację, tam kawałek, no oczywiście to był poczęstunek kawałek, ale po prostu to był taki symbol dla nas wzruszający, że na co dzień mamy bardzo dużo takich chwil, które są śmieszne i wzruszające, więc będziemy się z wami nimi dzielić. Troszeczkę będziemy podróżować, troszeczkę latać po sklepach. Dużo będziemy latać po sklepach? Troszeczkę będziemy latać po sklepach. Tak, no często jesteśmy w sklepach i ja po prostu lubię robić zakupy strasznie. I często chodzimy do Zary, do TK Maxx, lubimy chodzić do IK, w sumie czasami też lubimy, nie? Do Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tylko Sephora i Sephora. Tak. Wiem, że też lubicie, jak na Instagramie wam pokazuję, co kupiliśmy. Szczególnie lubicie rzeczy dla Lei, więc też będę pokazywała, co zawsze tam dla Lei ci dorwiemy. Lejcia, mówi się już koniec. Kanał będzie się nazywał Efikoland. Jak ktoś uważnie oglądał ten film, to słyszał już, że na nasze pieski mówimy Efiki i będzie mógł wnioskować w sumie, skąd ta nazwa się wzięła. Tak. Ja jestem przeciwniczką filtrów, ale jakieś wyszczuplające mogę... Nie, nie ma filtrów wyszczuplających. No, to ty prowadzisz tą rozmowę? Jestem Karol i tramwaj prowadzę. Prowadzę tramwaj. Prowadzę tramwaj. Prowadzę tramwaj. No hej, tata, siema! A ja co mam powiedzieć? No to jest. Ale to mnie nie pasuje, siema. A co? Dzień dobry.
Nie, nie mówię hejka, no nigdy w życiu nikt ode mnie hejka nie usłyszał. No to powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Wyjdzie kabaret, a nie ten pierwszy film. Siemanko, witajcie na naszym kanale Epikonat 14. Ja jestem Miłosz, a to jest... Oliwia! Ej, nie będziemy musieli robić tych sztucznych przebitek, tych dźwięków takich. No to wystarczy nasze te... Oplułem się! No to nie moja wina, co ci moje imię rozśmieszyło, nie wiesz jak mam na imię? No może nie wiesz, bo do mnie w sumie się nie zwracasz po imieniu. Płcia jesteś. No przecież nie będę wiedział, mam na imię Pucia. No a jak? A co w tym było śmiesznego, że ja się nazywam Oliwia? No nie nazywasz się tak. No jak się tak nie no tak nikt na siebie nie mówi. No jak tak do mnie nikt nie mówi? No kto? No Oliwia mam na imię. Babcia tylko tak się mówi. No to Oliwko. Jak kto? Dobra, pierwsze pytanie i coś tam... Pierwsze jest. Pytanie lecimy z Instagramu. A ty jesteś... Rapem? Nie. A mamy jechać po kolei, tak jak zadawali pytania, czy jakąś historię z tego ułożyć prostą, chronologiczną? Po kolei, nie? Po kolei. Te pytania były zdawane na Instagramie. Czy będziecie pokazywać leje w internecie? Teraz nie. Później tak. No teraz nie chcemy, żeby była pokazywana, jest jeszcze za malutka. Tak. Może troszeczkę później. Później na pewno. No później bo... na pewno. No bo siłą rzeczy. Nie lecia? Chyba, że w sumie, znaczy ona by teraz już bardzo chciała. Bo ona jak widzi obiektyw, to bardzo jej się to podoba. I bardzo się cieszy. I przebiera tak nogami i teraz jak tu koło nas siedzi, to też się cieszy i myśli, że jest nagrywana i czynnie bierze udział. Jak ogarniacie psy, dziecko i dom? Nie ogarniamy. Nie ogarniamy. No nie, no czasami nie ogarniamy. No czasami jest tak, że mamy syf w domu i jest mi ciężko z tym żyć i muszę się tego nauczyć, bo zawsze miałam idealny porządek, a teraz jak jest Leja, no to nie zawsze jest na to czas. Stary nie sprząta. Stary nie sprząta. Tylko robi syf. Tylko robi syf. Ale ja nawet ci już mówiłam 100 razy, że ty nie musisz sprzątać. Ja sprzątam. Tylko po prostu nie rób syfu. Rozumiesz? Czyli ja sprzątam, ty nie sprzątasz, ale nie robisz syfu. I wtedy jesteśmy obaj zadowoleni. Tak jest. Następne pytanie. Następne pytanie, bardzo chętnie. Gdzie urodziłaś? Nie mów. No, to pytanie jest bardzo rozległe. Myślę, odpowiedź nasza na to pytanie będzie bardzo rozległa i jak będziecie chcieli taki temat poruszyć, to nagramy osobny film. Bo tak. On będzie bardzo długi i... No jest to za trudne na pierwszego vloga na pewno. Czy bałaś się porodu? No to do tamtego pytania możemy połączyć. No tak, to czy też bałaś trzeba... się porodu? Bałam się porodu. Ja też się bałem. Baliśmy się oboje. I oboje rodziliśmy. Oboje rodziliśmy. Ale szczegóły to też jakby to jest materiał bardzo skomplikowany i trudny. Co was zaskoczyło w byciu rodzicami? To jest trudne pytanie. No, znaczy na mnie to chyba nic jeszcze mnie nie zaskoczyło. No ja zaskoczyło, mówiłam, że jest fajnie. Tak mega fajnie. No fajnie jest. Znaczy nie, no to tak. To nas mogło zaskoczyć, bo ludzie ogólnie straszą bardzo. I straszą tak. Za mocno. Tak. No straszą, że będzie strasznie, że będą noce nieprzespane, że będą tylko pieluchy, że wszystko się skończy, że nie będziecie nigdzie wyjeżdżać, nie będziecie mieli na nic czasu, a wcale tak nie jest. One są nieprzespane, ale są fajne. Lecia, w końcu jestem w kamerze, ryba w wodzie. Ja chciałam być w obiektywie. Tyle pytań było? No. Co nas zaskoczyło w macierzyństwie? Odpowiadałam na Instagramie i odpowiedziałam, że jeszcze nie wiem, bo jest za szybko, bo lecia ma dopiero 3 miesiące. Będziemy się przebrać i teraz robimy takiego małego pranka. Podłożę jej to pod... Tak.
O, już jesteśmy. Ja byłem się przebrać. Osiedliło mnie wygodnie, tak, bo brudno to było. No to się pierze, a nie stoczą lekcje. Świnia! Akurat to! Jedno jedyne takie dźwięk wydaje. Proszę Jasio, udało się, zwycięstwo! I jedziemy z pytaniami dalej. Na czym skończyliśmy? Co nas zaskoczyło być rodzicami? No, to już mówiliśmy, że tak chyba tak do końca to nic nas nie zaskoczyło, chyba że nas dopiero zaskoczy, to się okaże. Zaskoczyło nas to, że jest fajnie. Noce są nieprzespane, ale one są fajne. Nie? Tak średnio. Nie, no bo tak mówisz, jakbyśmy mieli oboje noce nieprzespane. Ja też mam nieprzespane noce, też się budzę. Budzisz, ty się przebudzasz i odwracasz się na drugi bok. No, ale sen przerwany. Czasami podaję lejcie. No tak, tylko że ja lejcie muszę podawać zawsze sobie. A ja czasami. No właśnie. Pomagam. A ona jest zawsze głodna, a nie czasami. A ja pomagam. Okej, następne pytanie to. Czy będziecie mieli jeszcze dziecko? Ja, jak jechałam rodzić, to powiedziałam do Miłosza, że go błagam, żeby mi teraz przysięgał, że nigdy więcej nie będziemy mieli drugiego dziecka. Pamiętasz? A ja przysięgam, nie. Nie, no to była taka, nie pamiętam już, co ty powiedziałeś. Ale pamiętam, że ja tak mówiłam, że błagam się, przysięgnij mi, że już nigdy nie będziemy mieli drugiego dziecka. Ze strachu, przed porodem. Ale jak już teraz poród minął i lejcia jest taka super, to byśmy chcieli. No, ja się bym chciała. Ja też. Za nas. No, byśmy chcieli, no razem. Tylko co, kiedy? Dzisiaj. No. Jasne. No nie wiem kiedy, no daj żyć, nie? No tak, musimy trochę odżyć i jak odżyjemy, to wtedy. Czyli 18 lat? Nie, no raczej jak Lejcia po prostu będzie miała może takie 5 lat, 6 lat, żeby była już taka bardziej samodzielna, żeby mogła sama się sobą zająć, bo z dwójką malutkich dzieci i stare psy do tego, to my byśmy nie dali rady już teraz. Jakie rasy macie psów? Takie pytanie. Maltańczyk. No właśnie. To jest tu. To jest Maltańczyk Noe. Mamy jeszcze Morki. Morki to jest... O. Też jest. On nie reagują w sumie, nie? No. To jest Jasio. Jachucki. Jasio i Morki to jest mieszanka Maltańczyka z Yorkiem, hybryda. Mamy też Yorka i Kawaliera. Nieobecni. Zajmują się swoimi sprawami. Czyli śpią. Mamy też pytanie, skąd pomysł na imię? Ale dla kogo? Pewnie chodziło o Leję bardziej, no bo imię psa. Ja wymyśliłem. Tati. Tak. To jest takie imię po prostu wymyślone, zmyślone. Dużo nie mówię? Nie, bardzo dobrze. Myślę, że ja dużo mówię. Zawsze dużo mówisz, no bo to jest kropliwe. Gdzie się poznaliście? No. Pamiętasz? Bo ja pamiętam. No pamiętam. W małej miejscowości. Ja byłam na wakacjach u swojej babci, a Miłosz tam mieszkał. I poznał nas, nasz wspólny wtedy kolega. Tak? Tak. No tak. Bardzo dyplomatycznie, prawda? No. No tak było. Powiedział do mnie, że jest taka fajna dziewczyna. Ładna. No tak mówił. Nie wiem skąd. No i się odszykowałem na spotkanie pierwsze. Ubrałem buty moje najnowsze. Krótkie spodenki. Jasa na podryw. Tak, a ja miałam wtedy żółte spodnie, bo były modne. No tak, byliśmy wtedy bardzo młodzi. No ale to dzisiaj się śmiejesz z tych żółtych spodni. Ale była taka moda. Był taki czas. No naprawdę była taka moda. No po prostu tak było, ja pamiętam to. No może właśnie to ona mnie... Jak było już wtedy, się tobie zauroczyłem. To było od pierwszego wejrzenia. Ale to tak było, że był taki czas, że wchodziły rurki i jak weszły te rurki, spodnie rurki zmierzane, no to się, był taki czas, że się nosiło, ja pamiętam, żółte. Bo pamiętam, że moje koleżanki też miały żółte. No i ja w tych żółtych rurkach też chodziłam. No i miło, że do dzisiaj się z nich śmieję. Żółte rurki na wsi 15 lat temu. No ale ja nie mieszkałam na wsi. No to nie, to byłaś miastowa. No to ja jeździłam do babci na wieś, a to, że ty mieszkałeś na wsi i co, na wsi się nie nosiło żółtych rurek? Nie, byłaś jedyna do dzisiaj prawdopodobnie.
trudno. No, może dlatego ze mną dzisiaj jesteś? Może dlatego, że się tak spodobało? Myślę, że tak. Ten żółty ci się tak, w oczy rzucił. Tak, coś było w tym. To był taki jaskrawy żółty. Chyba coś tu było. A potem... Zakochałaś się od pierwszego wejrzenia, czy nie? Tak. Ja tak. Znaczy się, no ale co, my byliśmy mali, strasznie. No mali! Ja nie mam 10 lat? No zauroczeni, no tacy. Czy ja mogłam mieć 10 lat? Myślę, że mniej. Ja myślę też, że mniej. Jest między nami 4 lata różnicy, są 4 lata różnicy. To ty już byłeś duży, a ja byłam mała. No. No ale to nie było tak, że jak się wtedy poznaliśmy, to od razu ze sobą zaczęliśmy chodzić, tylko no potem mieliśmy po prostu na odcinek kolegowaliśmy. No ty pojechałaś do siebie, ja do siebie i... Nieprawda. To nie jest prawda. Ty miałaś swoich kolegów, ja swoje koleżanki. Nie no, spotykaliśmy się w takich wspólnych grupach na wakacjach, no to... ale po prostu ja miałam innego chłopaka, a ty miałeś inną dziewczynę, tak? Tak. Było tak? No było tak. No tak, no i dopiero, ale ja się zakochałam od razu. Ja też. Bo ja pamiętam, jak ja mówiłam swoim koleżankom, że poznałam takiego ładnego, na pewno ładnego, nie mówiłam przystojnego, za mała byłam, ładnego chłopaka i mówiłam, że on jest tak, tak przystojny, tak ładny, że nawet ja nie miałam słów, ja pamiętam ten swój zachwyt. Nie wiedziałam, do kogo go porównać, że tak, tak mi się podobał. No i tak było, ale nie byliśmy ze sobą razem od razu. Stalkowałaś mnie na naszej klasie? Nie, to wtedy jeszcze, ty nie wiedział, co to znaczy w ogóle. Była nasza klasa chyba, to wtedy no, była. Było. Ale ty miałeś jeszcze, ja miałam chłopaka, no to ja byłam dobrze wiedzą. To nie stalkowałaś, nie? Po prostu zakochałam się, jak cię zobaczyłam, ale potem ta miłość była taka platoniczna i ja miałam innego chłopaka i wtedy, no pewnie też byłam w nim zakochana, no trudno. Musiałam kochać dwóch, nie wiem, nie pamiętam. A jak to się stało, że się zeszliśmy? Napisałeś do mnie na gadu-gadu. Pamiętasz? Naprawdę? Pamiętasz to? Hej, co to? No tak było, ale naprawdę pamiętasz? Bo ja pamiętam, ja nie wiem dlaczego. Ja nie wiem dlaczego, akurat tamten moment pamiętam i akurat tamten jakby wieczór pamiętam. Nawet mam taki obraz w głowie miejsca w swoim pokoju, gdzie siedziałam i no wszystko pamiętam. Pamiętam wszystko. Pamiętam, że na tym gadu-gadu ty napisałeś i jakoś czasami ze sobą pisaliśmy. Mhm. Przez te lata, tak. Kiedy zaczęliśmy ze sobą chodzić, a od kiedy się poznaliśmy. Ale tak. Jakoś to napisanie na tym gadu-gadu było takie wyjątkowe, że no to hej, co tam jakoś zapamiętałam. Mhm. Nie wiem dlaczego. Ale tak było. Było. I jak wtedy napisałeś do mnie to hej, co tam, to już pisałeś następnego dnia rano. I tak do dzisiaj. I tak do dzisiaj, no. Tylko teraz do mnie piszesz chleb, pomidor, gdzie papier toaletowy. A wtedy pisałeś... dzień dobry, jak ci się spało, myślałem o tobie. A dlaczego teraz już tak do mnie piszesz? Bo teraz mówię tobie. Śpię z tobą. I to wystarczy? Nie. Następne pytanie. Trzeba się starać codziennie. I zawsze. Następne pytanie, bo już się robi niewygodnie. Jak długo jesteście razem? Tu może ty odpowiedz, bo ja nigdy nie wiem dokładnie. Ja nie pamiętam żadnego. Ja wiem bardzo dokładnie i chciałbym ciebie sprawdzić. No. Strzelaj, masz 3 próby. Jesteśmy razem lat? Jak długo jesteśmy razem? No 11. Jest. O, awaria na pętli z baterią. Widać, że też raz to robimy. I podłożyłaś mi pierdziela? Nie. Jak długo jesteśmy razem? Miałaś 3 próby. Ładnie pokazać widzą, jak mocno mnie kochasz. Jak bardzo dbasz o nasz związek i go pielęgnujesz. Kiedy mamy rocznicę naszego poznania się? Jakiego poznania? To za no chodzenia. Odkąd jesteśmy razem? No taki... 30 listopada. Którego roku? 2012. Dobrze. Tak? Muszę przyznać, że jestem w ciężkim szoku, ponieważ pierwszy raz powiedziałaś pełną no, datę dobrze. Pierwszy raz. Bo już parę razy mi się zdarzyło. Nie, pierwszy raz. Zawsze tam za drugim albo za trzecim. No bo mi się myli ślub z tym chodzeniem. A ślub? No to ślub kiedy mieliśmy? 20 października. Którego roku? No tu już może być mały problem. No. No to co? Ile jesteśmy po ślubie lat? No. 5. No to 2018.
Dobrze, że matematyki. Musiałaś przed kamerą po prostu styki mózgowe poruszyć i wyszło. No bo dobrze. Się skupiam mocno. I wyszło, dobrze, no dobrze, super, cieszę się, że pamiętasz. Czyli jesteśmy razem już ponad... 11. No, no będzie 11, nie? Tak. Czyli zaczęliśmy ze sobą chodzić, jak miałam 14 lat. Tak. A Miłosz miał 18. Tak jest. A to może zbudzić kontrowersję. Wzbudzić kontrowersję? No. No może. Niech wzbudza. No bo ja miałam 14, to... Jak widać, okazuje się, że wyszło nam to całkiem dobrze. I na dobre. No. A kiedy mi się oświadczyłeś? Wbrew wszystkiemu. I wszystkim. I wszystkim. No. A jak mi się oświadczyłeś, to miałam 18 lat. Tak. Pamiętasz? I wtedy kolega mój z klasy powiedział, że oświadczyć się komuś w wieku 18 lat, to jest jak wyjść z imprezy o 21. No i pozdrawiamy kolegę. Pozdrawiamy. No i ostatnie pytanie to, czy jesteście małżeństwem? A w sumie odpowiedzieliśmy przed chwilą na to. Tak. Tak, jesteśmy. 5 lat już. Czy jesteś szczęśliwa w związku z swoim mężem? Tak. I mówisz to publicznie? Tak. Przed widzami? Tak. I bez zastanowienia. I bez zastanowienia. Tak. Super. Ja również jestem szczęśliwy. Mamy wspaniałą rodzinkę. Fajnie. I tak możemy... Ja się zawstydziłam. No, tak możemy zakończyć nasze pierwsze wideo. Zapamiętacie z tego wszystkiego pewnie tylko Nołusia. Kończymy nasze pierwsze wideo. Naszego pierwszego vloga. Do zobaczenia następnym razem. Cieszymy się, że byliście z nami do końca. W następnym filmie niespodzianka. Niespodzianka. Pa! I na pranka. To w ogóle było chore. Weź, to jesteś nienormalny. Znaczy ja widziałam ogólnie, że tam coś odstaje. Ale ja stwierdziłam... Ja wiedziałem, że ty się dasz wkręcić. Ja stwierdziłam, że to jest do ciebie podobne. Bo jak ja bym rozłożyła koc, to bym go rozłożyła idealnie. No. I równo powierzchnia by była. No, tak. A jak ty byś rozłożył koc, to by były takie black grudki. Tak. No więc ja zauważyłam, że tam jest, wiesz, nierówna powierzchnia. Ale stwierdziłam, że to tak rozkładasz koc. Gdzie ty to spierdziała się na pierwszym vlogu? Co za kofek? Ale ja muszę teraz tobie też tak zrobić.